Dobra, chyba jestem. Okej, to było do 20:20. Jezu Chojecki, jak ty to przeżywać? A z tą rejestracją to jest grubsza sprawa, więc to nie zrobię tego teraz. Nawet jak zrobię tą weryfikację dwuetapową, to potem tam muszę kilkanaście innych rzeczy rejestrowych przekazać. Więc tego teraz nie ogarnę. Więc teraz nie włączę tego towarzysza. Czekajcie, wojsko wzięliśmy, to teraz dalej poprawiamy. Czemu ja tak mało płacę za to? Czemu ja tak mało za to płacę, za te koszty? 340 to jest... Czekajcie, mam humanistyczne. W narodowych nic nie mam do idei. Kogo mam nie wołać, Paulina? Trójkowego pana z dyscypliną poproszę. Niech się przyda. Ale to Chojecki mocno przeżywa, nie ja. Ikona mi się chyba skończyła, czekajcie. Tak, ikona mi się skończyła. Development, construction cost. Nie no, teraz chyba będzie, że... Teraz mi chyba zaliczy pod... Nie, podwójnie streama? Nie, nie zaliczy mi podwójnie streama. No bo tak przeżywa strasznie. No to ta. Ale i tak, no i tak jestem już przyjęty do tego programu towarzyszy. Tylko tam muszę jeszcze sporo rzeczy powypełniać, więc nie ma sensu, żebym to robił teraz podczas streama. Więc potem to porobię. Podczas streama nie ma to najmniejszego sensu. Więc teraz tak, trzeba ekonomię ogarnąć, po ekonomii robimy force, wojska, manpower i będzie GITES. Moglibyśmy to sprzedać? Nie no, nie możemy, bo kary będę miał. Chyba, że trochę zdewować za adminki. Czekajcie, w jakich prowincjach mogę to popalić? Nexos, Sarudha, Kotor. Szkoda, czekaj, że się nie da po prostu tak kliknąć, żeby to zdewować, minus jeden. Zdewować, minus jeden. Fuck! Ile tu jest... Co tutaj się w ogóle wydarzyło? Dobra, to fortecę muszę zbudować. No to mi tak palą te prowincje, to jeszcze mi teraz dewastację wszędzie obniża. No to ATL 50 punktów dewastacji, to jest strasznie dużo. To jest aż tak biedne, że chyba to rozwinę mimo wszystko, żeby tą dewastację tu obniżyć. Tinky Winky. Ja mam jak w armii przetransportować. Zaporoże, declare war, take. Bo ja armię tu muszę, halo, niech ktoś weźmie. O, dziękuję. Przejścia.
poza tym nie pominąłem, bo już rolnąłem. Masz dopisany zakaz poprawiania relacji przez 60 minut. Masz dopisany. I teraz będzie kolejne rolowanie po prostu. Za minutę. Dobra, niech mi to wasale wszystko zdobywają, bo mi się nie chce. Dobra, w sumie to rolnimy, bo zaraz o tym zapomnę, a i tak już została końcówka streama, więc... No nie trafił się zakaz sojuszy na szczęście. Zakaz zmniejszania... zapomniałem to zrobić. Zakaz autonomii jest. Autonomia minus... No myślę, że jest dość ward. Turek na wasalu, fajna sprawa ogólnie. Jak masz taką możliwość zrobienia, to czemu nie? Zazwyczaj nie ma się, bo trzeba dużo tego Turka wcześniej podbić, żeby w ogóle móc coś takiego zrobić. Ogólnie byłaby to potężna marchia. Taki Osman. Szczerze mówiąc, to w ogóle nic nie zauważyłem, że czarna owca była tutaj silna. Możliwe, że to przez to, że ten Nizard jakoś tak słabo podbija. Praktycznie nic tu nie rusza. Czy w ogóle jakoś tak patrzeć? Ci też Andaluzja bardzo mało podbija. Z kim ja tu mam? Riazań. Nie wiem, gdzie ty jesteś, Riazań. Abym najczęściej oddał... O, mogę Krymowi oddać w sumie. Tam jest Riazań. Niech będzie. Znaczy no wszystko też zależy, jak też masz z tym Liberty, to najlepiej, żebyś screeny jakieś gdzieś wysłał. Że można było cokolwiek, wiesz, tak spojrzeć też, jak masz z tym Liberty Desire. Zazwyczaj i tak, jak grasz Austrian, to się bardzo mocno budujesz pod kątem... dyplomatycznych reputacji, masz influence i diplomatic zazwyczaj ideas, więc wtedy możesz sobie pozwolić na dość potężnych. No, trzeba byłoby tak, Krym to możemy anektować już w zasadzie po tej wojnie, rozpocząć przyłączanie jego zaraz po tej wojnie, a tego pana to bym wolał jednak po wojnie z Nizardem, a ta wojna będzie ciężka, bo nikt mi nie pomoże w tej wojnie. Więc trzeba do tej wojny się przygotować, to nie może być tak, że wiesz, z tyłka... Bo floty już mogę budować, czy jeszcze nie? Aktywne kary. O, już mogę flotę budować. No ale to jeszcze nie ma sensu tej floty budować, najpierw trzeba ekonomię zrobić, budynki do force limitu i tak dalej. I możemy wtedy lecieć z tym. Z całą resztą. No a trochę tego mamy, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6, 7, 8 manufaktur musimy zrobić. Bojarzy, to się nie opyla, base tax możemy zrobić. O, ale wolę to zrobić. Więcej hajsu. I trzeba też cofnąć już... Monopol, ten muszę cofnąć za 10 lat. W 2014 ten monopol, bo już trochę przeginam, że go cały czas mam. Dobra, weźmy tą prowincję. Mało tego markantylizmu. 65, dobra, możemy cofnąć. 34, 24. To weźmy.
Markantylizmu nam się nabiło 42%. No to zawsze coś. Dobra, nie będzie. Nie jeden raz to zrobię. A to kto mi spadł z rowerka? Czernigow mi spadł z rowerka. Jakie potężne Niderlandy. No mam często ten event, no ale co poradzę. Mogę tylko płakać i wyzywać ludzi, no. Mogę tylko płakać i wyzywać. 69, 83, dobra, taksy. W sumie tu możemy spokojnie budynki produkcyjne na każdej krowie budować przyszłościowo. Szczerze mówiąc. Ale nie, dobra, najpierw manufaktury. Fuck. Czy ja mam coś przeciwko prawosławnemu Krymowi? No chyba niezbyt. Nie, niech się zmienia. No tu mamy Force Limity, tu mamy... A dobra, hajsy najpierw, nie kuście mnie! No przydałoby się... Trochę mnie kusi, żeby pożyczki na przykład brać i od razu zbudować te budynki. No, ale potem to spłacać też, to takie mech. No czekajcie, chyba, że po prostu jakieś duże kraje zaatakujemy. Kogo mogę zaatakować? Mam na kogoś Wargola tutaj? Mazowie, Declare War, no Cassius Belli. A, to jest nieźle Nowogród. Ty dużo masz tego? Z tobą do kiedy mam trusa? Jakieś duże kraje, żeby mi pieniądze dali. No Śląsk to sojusznik, to tak nie za bardzo. A z tobą, do kiedy mam trusa? O, declare war. No to w sumie możemy zjeść. Będzie co korować. Improve relation bierzmy. Dobra, to na jednej oszczędzę. Dobra, najpierw pójdziemy Reconquest, potem podbijemy normalnie tę prowincję. Tą prowincję w sumie. Mołdawia, Bułgaria, Broken, dobra, to nie. Tutaj dajmy jakiegoś może generała. Zawsze jakiś na propsie jest. Możliwe, że jakieś połączenie tu idei daje po prostu też często ten event teraz, jak tak myślę, ale raczej wątpię. Ewentualnie może być to, że mam dużą inflację, więc też trzeba ją zmniejszać. I tego pilnować. Z tobą kiedy mi schodzi Bułgaria August 50 za 4 lata. Tego nie zaatakuję, bo to rzeźnia. Reszta tych krajów tutaj jest dość malutka. No Mazowsze byłoby fajnym, łatwym łupem. Ale przydałby się Wargol, więc czekajcie. Niech mi któryś z tych krajów zrobi claimy. Na Mazowsze.
60, ok. Tu na wszelki wypadek postawmy czwórkową fortecę. Nie przyda nam się, bo i tak mam lepszych. Dobra, skończone. To oddajemy i hajsy. Bez war repsów, to za 7 lat ich ponownie zaatakujemy. I wtedy dojemy do końca. A ja? Nie, dobra, nie to spojrzałem. Army of Doom. I forty w dół. W sumie tu róbmy Beast Spy Network, jakby mnie mieli zaatakować szybciej niż bym ich spodziewał, bo w sumie tutaj też możemy zbudować fortece 3 albo dwie przynajmniej. Może to będzie lepsze, potem byśmy taką linię tutaj zrobili fortów, na których bym ich palił w kolejnych wojnach. Tylko trzeba byłoby tą pierwszą wojnę wygrać. W sumie nie jest to głupie w sumie, żeby tak to zrobić przed wypowiedzeniem kolejnej wojny nim. Jeszcze tu 3, 4, 5, 6, no dobra, jeszcze dużo będzie tych manufaktur. Dajcie mi pieniądze. Okej. W sumie weźmy to. Proszę się postawić tego trochę więcej. I tak, tak. No dotąd w sumie trzeba. Czyli jeszcze trzy manufaktury. To już mi się budują. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech mi się już budują i my sobie w przeciągu 5 lat spłacimy to wszystko. I potem lecimy na wojenkę. Albo na dalsze budowanie w sumie. Bardziej. Mam się z ciekawości, jaką pierwszą wojnę powiedziałeś grając Polską? No... Ale w pierwszej grze czy jak? A nie, to nie do mnie, dobra. No tak, no tym bardziej, że jeszcze te gemsy... Nie ma chyba kolonii, która by mi zniwelowała tutaj dochód z tych gemsów. To jest też fajna rzecz, na razie. Dobra, to możemy spłacić, to zróbmy w dół. I ładnie nam się to buduje wszystko już. No i Czernigow zaatakujemy za chwilę o hajsy. Wtedy polecimy budynki pod manpower, pod ilość wojska, albo pod ilość wojska może polecimy w sumie. To powinno nam dać spokojnie powyżej 100% force limitu, znaczy powyżej 100 limitu. I flotę możemy zacząć też budować w sumie. Czekaj, odmobolujmy, ulepszmy co się da. No religia na Krymie ma się dobrze. O! Cooperation Gabinet. A kolejne co mamy? Minimum autonomii w terytoriach albo Governing Capacity. Czyli nic nie mamy tak naprawdę. Bo ma słabe drzewko misji. O wiele mocniejsze drzewko misji ma Bizancjum. To jedyne co jest fajne to jest tak naprawdę ten Manpower. I ósmy generał, którego możemy mieć. Ale chyba na tej modyfikacji jest w cholerę tych generałów, takie mam wrażenie.
Mam trójkowych? Tanich? Nie mam trójkowych tanich. Czekaj, to weźmy, to weźmy. I tu weźmy sobie manpower. O. Bo mamy dużo go nastakowanego. 40, a ty mi... O nie, to mi to zwiększy, to nie, to nie, to nie, to nie. No 42, bo tą misję mieliśmy tutaj, nie? Major, do zrobienia. Musiałem sobie podbić bardzo dużo tego manpowera dodatkowego. I to by nam dawało powyżej już... No dość, do 1000 byśmy doszli, myślę. Ale krowy muszę wcześniej cofnąć. Bo tamto drugie to niekoniecznie, ale krowy by się przydało cofnąć. Okej, okay, 2. Dobra, to zbieramy punkty, techy będziemy wprowadzali. Będzie dodatkowa dyscyplina, to będzie 120 dyscypliny będziemy mieli. Nie, czy mamy doradcę z dyscypliną? Ale mogę odpalić ikonę na dyscyplinę. O, tańsza technologia militarna, wyjebiście. Rutenia na tym? Raczej nie. Mówisz? No to fajnie akurat. Jej, hajsy mi dawaj. Declare War, Reconquest. Cyrka, albo Conquest? Conquest poleśmy. Nikolew. Bo zrobimy sobie przejście ładniejsze. Jak te klejmy na Mazowie? Mamy! To będzie można atakować. Po tej wojnie lecimy Mazowsze od razu. Bo teraz dużo hajsu dostaniemy. Po tych wojnach. Monopol na livestock cofamy. Ale ten monopol na wino zostawiamy. No nie jest mi potrzebne wino. Na nim tak się mało zarabia. Czekajcie, bo ja nie chcę tych tłumić buntów, cholera. Tak nie pomyślałem o tym. Czekajcie, tak próbujmy przejść naokoło. O, punkty to zbierajmy. I toczę wojnę jeszcze z kim? Jakimiś... To Cyrkazja nam da, hajsy. To będzie krótka wojna, bo to tylko na hajsach mi zależy. Może rzeczywiście wezmę trochę tych prowincji, ale nie za dużo. Tutaj chcę jak najkrócej tą wojnę toczyć. To już zależy, czy albo się uda, albo się nie uda. Nie czyść ty buntów! Flotę chyba już można. A potem tu musimy forty zbudować w sumie. Dobra, to zdobyte, to zdobądźmy. Przyspieszmy to. Nie, 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 nikogo nie wzywamy, a tu robimy Carpet Siege'a. Widzę, że wojska tego Czernigowa są u mnie na tych prowincjach. Idą naokoło, więc... Już dziwnie to mi zaznacza, coś się dzieje, nie tak? Dobra.
O kurde, tu coś idzie! Myślałem, że to u mnie wszystko jest. Halo, stop! Nigdzie nikt nie idzie. Halo, stop! Su for peace. W pierwszej kolejności hajsy. War repsy. I tak, tą prowincję. I pozostałe które? No tutaj chcę mieć przejście, więc to możemy dać Krymowi. To możemy dać Krymowi. Na razie mnie to wystarczy, ale to jeszcze troszeczkę trzeba podbić w górę. Ok. Tu zbierzmy. Zbierajmy na technologię, żeby wprowadzić na bieżąco. Muszę fortecę też ulepszyć tutaj. Dobra, tyle na razie starczy. Mamy przejście teraz już naokoło. Tu się zbierzmy. Przejdźmy tak, żeby nie skasować tych buntowników na Krymie. I atakujmy od razu Mazowsze. Manufaktury. Okej. Okay. Tego jeszcze nie mogę cofnąć, bo musimy poczekać, aż mi zejdzie. 74, czyli musimy teraz nie robić misji przez 10 lat. To mi zejdzie, czyli możemy robić budynki. Będziemy potrzebowali i manpowera. Wow, 16 tech. I militarne, to znaczy liczbę wojska. Forty? No w sumie to tak, możemy od fortów zacząć. Tam, gdzie będą bardzo potrzebne, czyli tu jest czwórka. Bo one się długo będą budowały. Jeden tu, drugi tu. No i dobra, resztę trzeba będzie zdobyć. A co mi to? Fort na forcie będzie, kurde. Każdą prowincję się będziemy prali. Dobra, tak. Może wejdą kolejne manufaktury do zbudowania jakieś? Nic. Ty mówisz roluj, a ja mówię no. To zobaczymy się na kolejnym streamie. Dobra, ja tą Bułgarię sobie sam dokończę. I wam najwyżej pokażę na kolejnym streamie, jak to Imereti wychodzi. No co, ja patrzę teraz, jak powiedzieliście roli, to spojrzałem na zegarek. Znaczy sam się zaraz nawróci. To nie dostanę Liberty Zaire u niego. Nie, to Imereti sobie zobaczymy, a na następnym będę chciał Rosją zagrać. Więc dziękuję wam dzisiaj za streama. Widzimy się we wtorek. Pa. Znaczy nie Imereti, Illuria, czy jak to się tam nazywa? Illyria, to będę chciał zobaczyć.